Jak ty chcesz jakieś klipy poszerzać czy coś? O, no, a my tutaj strzelamy klipy na zwycięzcy kompilacji. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku z Rocket League'a. Dzisiaj sobie gramy ze zwycięzcą kompilacji widzów, czyli Kacprem. Cześć wam. Zobaczymy, czy potrafi robić coś innego niż strzelać ładne bramki. Dlatego zagramy 3 mecze. Pierwsze spotkanie to będzie zwykłe 1v1. Drugie to będzie, w zależności co, jak się zakończy pierwsze, albo freestyle 1v1, albo boomer ball. Ale w każdym razie takie 3 spotkania dzisiaj zagramy. Mam nadzieję, że będzie spoko. Dokładnie. No, gramy generalnie takim oto samochodzikiem. Wczoraj ogarnąłem, że jest dekal, dzięki któremu można mieć ciemne auto bez kupowania żadnego esportowego DLC, bez używania Backes Moda. Taktyczny strzał. Wiem, że jesteś mainem jedynkowym, dlatego powiedz, jaką masz tam rangę? Jestem unranked, oczywiście, bardzo mainuję ten tryb. Unranked, czyli najlepsza ranga w grze. O, i to najwyższa. No. Głównie nie gram rankingowych meczy na jedynkach. Nie tylko na casual właśnie. Jak ty chcesz jakieś klipy poszerzać czy coś. O, no, a my tutaj strzelamy klipy na zwycięzcy kompilacji. Jakby co, to gram autem z WRC. Wiem, że będzie 1000 pytań, to lepiej powiem już teraz. Auto się nazywa Matka, pisane my, udycy, a ty. Dlatego to no. To jest Ford Focus. No, to też potocznie Ford Focus. No to znaczy potocznie, naprawdę się nazywa Ford Focus. Dobra, chyba trzeba dać Kacprowi fory, bo... Widać rangę. Sezon 14 Grand Champion. Nie. Kupiona. Sam zasponsorowałem sobie. No, to słynny lider słynnego teamu. O, ale boomer. Aviation, tak się to czyta? Tak, dokładnie, Aviation. No, jakbyście nie widzieli, to jest... W ogóle jest jakiś jeszcze inny tego typu team w Polsce teraz? Chyba są, ale takie mniejsze, generalnie. Ale polski jest jakiś jeszcze? No to pewnie takie z niskiej rangi, czy coś. Nie, no bo tak to... fajna generalnie inicjatywa. Tam wiem, że Adixoxa pozdrawiam. Ktoś spróbował werbować chyba na content creatora. No, to też było tu słyszane. Na razie jako content creator jest promo, którego oczywiście pozdrawiam. Którego chcemy wymienić. Nie, Adixoxa 12. Właśnie Hogatego też zagadałeś. Teraz na mnie to robisz. To jest taktyka na Hogatego zagadywałem, ja na niego nie grałem 1v1. A nie, czekaj. Bruza chyba chciałeś powiedzieć. Na Bruza chciałem powiedzieć właśnie na Hogatego. No. Bo oglądał odcinek. A wy oglądaliście odcinek? Jak nie, to obejście sobie. Polecam, oczywiście. No, czy tam podobnie wygląda rozgrywka? Czy też zagadywałem chamsko? Nie bardziej tu rozmawialiśmy. No właśnie, a propos zagadywania. Kwestii. To powiedz coś o sobie. Coś sobie. Mam na imię Kacper, gram w Rocket League dosłownie od 3 lat. Zacząłem od 1 października 2017 roku. Poważnie? Tak, poważnie. Skąd wiesz, kiedy zacząłeś? Jak ty to zapamiętasz? Da się sprawdzić na Steamie? Da się sprawdzić. Kurczę, gram na konsoli najpierw, to nie sprawdzę. Na konsoli później to od roku nie całego gram. Później mogę ci pogadać na Steamie, jak to wygląda. Jakby ktoś się pyta, ile mam godzin, mam 6000 godzin razem ze smurfami. Na main koncie mam 5500. 5500, czyli 500 godzin na smurfach. Tak. Boosting service, jakby ktoś chciał, to wiadomo gdzie. Dlatego mamy też jakoś trzeba zdobywać bramki. Agresor. Dobra, to teraz najszybszy kick-off. Zawsze jak powiem to nie ma szans, że ktoś się domyśli. To jest zbyt duży ten. O nie, no bumpa lecisz. No, bump za bump, to się jakoś tak to szło. Tego się nie da obronić. A w ogóle fajnie mi się gra tym autem, naprawdę. Jest to takie fajne. Każdy by się fokusem jechać. Bum. Teraz wiecie, dlaczego jedynek nie gram. Kick no. Of gole, nie? To wszystko. Proszę cię, kick of gole. Potrzymaj mi piłkę. Ford Focus, najszybszy na mieście. No jak widzicie, to auto jest OP generalnie. Jak jesteście w Silverze i nie możecie wyjść, to polecam. To się wytnie. To się wytnie. Ale dużo bramek pada, to trzeba zauważyć. I to niektóre dobre, właśnie z resetu, no szanowni. Nie, no ja nie potrafię. Jak chcę strzelić coś dobrego, to nigdy nie wyjdzie. Dlatego ten mecz freestyle'owy to będzie największa padaka. A skąd ta kropka w niku? To jest tak zwana kropka nienawiści. Większość osób... Nienawidzisz. Z tego korzysta. Nie,
Ja się nienawidzę, tylko też dużo z tego korzystam. Nie wiem czemu. Nienawiści. Po prostu tak to lepiej wygląda, moim zdaniem. A to jak to, to nie możesz strzelać bramki, bo wtedy będzie Kacper, kropka i dopiero rzekł skoret. A patrz, jestem pan Maruda strzelał pena. O. Myślałem, że nie trafisz. Nie no, szanujmy się. Avi, w ogóle zapadam ciekawostkę, mało kto wie, ale Avi to jest ten. Ja nagrywam w Avi zamiast MP4, to jest format ten, wideo. Najcięższy. Najcięższy, no. Czasami plik AVI potrafi, nawet 3-sekundowy plik potrafi ważyć, nie wiem, do gigabajta, nie? Powiem ci, że moje nagranie nieraz powyżej 100 gigabajtów ważą. Naprawdę? No. A dlaczego w AVI właśnie, nie w MP4? Ponieważ mnie obciąża laptopa i ma lepszą jakość w sumie. Bo to wiesz, to jest tak jakby nie traci na przetwarzaniu od razu. Mhm. Na konwersji. Jak widzimy, Freestyler w supek strzelił. I Mastiff Leak na ziemi. To mocne to było. Nie spodziewałem się. 102. Zapomniałem, 106. Że trzeba strzelać za każdym razem. Już na godzinę poleciało, najgorzej. Czyli dobra, to uznajmy, że zadecydujesz, co zagramy w drugim spotkaniu do wyboru. Boomer moda taki można. Boomer Ball. No, czemu ja zawsze mówię, bo chyba jak było przez Rocketa stworzony ten tryb, to się nazywał Boomer Ball. No i dobra, Boomer Ball na życzenie Kacpra jako drugi. Chcesz coś powiedzieć? Nie wiem. Okaże się, kto będzie największym boomerem na tym trybie. Dobra, czy to będzie gol? Nie. Ale nie chciał zdymować, dziad. Już poczułem na silniku twój zderzak. Na silniku, na zderzaku. A ja czułem oddech z twojego wydechu. Oddech z wydechu. Chodzi. O kurczę, jakbym tutaj strzelił. O, jest idealnie. Ale jak dalej tego. Nie trafiłem. Ale patrzcie na. Co za złodziej! Jeszcze sfejkował! Co za paruwa w ogóle? Czy będzie corner hit? Oj, chciałbym. Czy to jest in? Proszę Państwa, najcelniejsze uderzenie w historii MatCat. To jest szalone, tak jak zresztą nazwa mówi. To jest szalony kot MatCat. Nie mylcie z niczym innym. Kocur z tego auta. No to pewnie tak jest znaczenie prawdziwe. Dobra, nie trafisz i tak. Sprowokowałem, żebyś trafił w końcu. Jak widzimy, freestyler, ceiling shot, into goal. Jestem z odbiciem. Dawaj. Nie, no jaki faker znowu! Co to było w ogóle? Zatrzymałem to piłkę. Zrobiłeś czy co? No. Ale jaki w ogóle, nie spodziewałem się, że tak zatrzymasz piłkę. A nie, to chyba wejdzie, nie? Czyli się razy ze ścianą będzie się bawił jak na BF-ie. No ten, jak na siatkówce, na rozgrzewce zawsze trzeba było takie głupoty robić. Typu odbijanie od ściany, na ocenę. Ale mam pomysł doskonały na... jakiegoś turbokazaka z konkurencji odbijania od ściany na boomerze. O, dzięki. 176. Nie! Tak blisko! Ale było mało droga do bramki, więc mało miałem na pomiar wzrokowy. Więc z 2 godziny na godzinę to... Trwa na godzinę, powiedzcie, no. No, ale... bo piłka mało leciała, tak to bym powiedział dokładnie. Jaki złodziej w ogóle! Chciałem to przeczytać, no. Och, tak leci. Za karę zaraz będziesz miał. Nie wierzę! Ja randomowe sobie skaczę i blokuję wszystko. O! Oj, no nie! No czekam na twoje uderzenie. Misiutko. Przymierz! Niespodziewanie. Chciałem cię sfejkować tutaj. Fejk na kilometr od piłki. Ja to leciałem jak super bohater. Bronić. To auto jest najlepsze dał kick-offów. Chyba, że ty masz takie słabe kick-offy po prostu. Tak, patrzę na twój tytuł. W sensie mam po angielsku wersję Rocketa oczywiście. Ale po polsku właśnie to gwiazda tańczy na razie. Co przyszło twórcom gry do głowy, żeby tworzyć takie tłumaczenie? Dlaczego? No, oglądali Taniec z gwiazdami i się zainspirowali. Kodlisiutko. Ajajaj. Zawsze chcę to strzelić. Nigdy nie wychodzi. Recycle? Tak zwane? O, headshot. Nie wiem, ale wiesz, że uderzasz w tą ścianę? 153. Kurde. Że uderzasz w tą ścianę i podwoziem tak podbijasz na maksa. No to jest cycle tak zwane. Nie wiem, ale na boomerballu to jest takie super czucie. Ale ciężko się na boomerballu to strzela. No, boomerball to zwykle w sufit to leci.
Dobra, sobie bym to strzelił. O, ostatnia szansa może? Nie. Nie ma szans. GG. Dobra, no nie, teraz freestyle. Wkraczamy na terytorium groźne. Edek okazał się tutaj większym boomerem, więc to chyba może nawet dla mnie dobrze. Takim boomerem ja ci dam. No dobra, trzecia gierka. Unlimited Boost. Gramy na zmiany. Kto strzeli najlepszą bramkę, wygrywa. To zaczynaj. Nie, no najgorzej. Gospodarze są pierwsi. Możecie zagłosować w komentarzu, kto strzeli najlepszą bramkę. Nigdy tego nie robiłem to teraz, ale widziałem, że ktoś podesłał takiego klipa. Już wiem, dlaczego ja tego nigdy nie robiłem. Takie na dobre początek dribblingi może spróbować. A ja spróbuję może Masti od ściany. Właśnie, bo trzeba cokolwiek przecież strzelić. O nie, no co to freestyler? Gorzej. Musimy strzelić cokolwiek, żeby nie być truskocąco rozwalonym. Czemu to popuściłeś? Znaczy, bo to Masti był właśnie. Dobra. To było kopnięcie w piłkę backflipem. A nie bronimy jak leci w bramkę? Nawet jak damy radę? Jak leci dosyć szybka piłka, to wtedy możemy nawet zostawić. Nie? Dobra. No to nie wiem, czy to powiedziałem wcześniej, ale możecie zagłosować na najlepszą bramkę z tego meczu w komentarzu, bo chyba na takiej zasadzie będzie wybrany zwycięzca. Czekaj, dobra, zrobię coś kreatywnego. Dawaj. No to jest dobra próba. Niestety nieudana. Takie są czasami tutaj bugi. Nie do obrony, to się wytnie. Ground pinch. To było bardziej sufit niespodziewany. No nie gorzej, jak tak lekko w sufit walnie piłka. Ktoś się spróbował. O nie, lewa ścianka, nienawidzę lewej ścianki. Ty też tylko zawsze na jeden latasz? Tak, prawa strona mi akurat jest łatwiejsza. Ja też zawsze tylko dlatego, że mam. Tylko dlatego, bo mam A-roll na prawo. Ja też mam A-roll right, ale w sensie setup jest spoko, ale ja po prostu nigdy nie latam na lewą ściankę i nie wiem potem co zrobić. Jedyne co robię to po prostu walę zawsze bezpośrednio w bramkę albo na double tap ewentualnie. Ja tak i grają normalnie. Teraz mówię, pogo. Nie wierzę, że umiesz się odbijać, muszę to spróbować, to jest w sumie spoko rzecz. O. No jak widzimy, kto tutaj Kasper, freestyler. Muszę zrobić to odbicie kiedyś. Nie no, kiedyś na freeplayu zacznę się tego uczyć, żeby na następnym pojedynku freestyle'owym zrobić to. Wyobraź sobie właśnie auto, że ma te kąty, nie? No po prostu, że ma takie kąty w prostokącie, co nie? I od jednego z nich ma się odbić. Spróbuj sobie. No. Kurde, ale się obróciłem z strony. Coś tak na płasko wylądowałeś, nie? W sensie odbiłem się, tylko potem źle zrecoverowałem, bo miałem auto tyłem odwrócone i nie ogarnąłem. Prawie jak w tym słynnym klipie. A to spróbuję nawet z tego klipa powtórzyć teraz ten strzał. Zobaczysz, co się stało przed chwilą na nagraniu. Wiem, ja miałem to samo właśnie wcześniej. To było tak zwane prąd mi kopnął czy coś. Teraz spróbuję jak na klipie. Remake. O! No, na klipie było w okienkę, tutaj co najwyżej w kratkę na ziemi. Dobra, uwaga, leci ostatni strzał, muszę zrobić coś dobrego. Powiem ci, ten właśnie Masti tak w powietrzu, to jest loteria. Albo za mocno ci walnie, albo nie. Teraz spróbuję to w ostatniej sekundy. Dobra. Wiesz co, to jeszcze parę razy może się udać. O! Niespodziewane. Niespodziewane, ale myślę, że kurde, no bramkę Pogo był ładniejszy od tego mojego nieudanych Masti. Możemy rematch zrobić, możesz popróbować też Pogo. Dobra, to dawaj rematch, to pozbieram klipy z dwóch meczów, żeby coś tu było więcej. To od reseta zacznijmy. O, to zrobisz to od czego ja chciałem zacząć. W sumie podobny setup wyszedł. Przy tym, że podleciałeś. No, to jak widzimy, Kasper pokazał, jak się zaczyna gierkę. Ten Masti tak niski był. Niski poziom to niski Masti. Zgadzam się. Jeszcze chcemy zobaczyć, jak Edek robi powie. No. Od kąta sobie. Nie leci tak na płasko, tylko tak skręć. No. A weź sobie na spektatora, to ci pokażę. O, to będzie lepiej. No. Patrz, ile się tak obrócisz. A bo ty tak całkiem pod kątem, ja myślałem, że tak trzeba drętwo spadać, poczekaj. Żeby nic innego nie dotykał. O, dobra, wyszło. Kacper nauczył mnie robić Pogo. Mogę zrobić, normalnie. No nie wierzę, że piłka mi podleciała, ja się skupiłem na stolu, a piłka była idealnie pode mną.
Nie wierzę, jak mi nic nie siedzi teraz. To jest nieludzkie. Na rozgrzewce takie dobre masti miało to auto. Tak, poprawmy ten... taki żółwny. Żółwny gol. Czyli teraz wleci wolny piłka. No i myślę, że poprawione. Już było powyżej połowy bramki. Ta sama prędkość chyba mi się wydaje nawet. Chyba było 107 albo 103. Coś takiego było. Teraz spróbuję Grand Pincha może. Właśnie, Grand Pinch. To jest coś, co ludzie lubią. Niestety prosto w nas. Za słabe strzały, nie, to nie. Nikt nie chce tego widzieć. Ja nie potrafię nic... Ja mam tak, jak gram rankeda czy cokolwiek takiego, to bez problemu strzelam w miarę spoko bramki, ale jak gram zawsze coś albo w horsa próbuję zagrać, albo gram właśnie w freestyle coś tam, nie ma szans, że ja strzelęła tą bramkę. Nie wiem, jak to działa. Ale nie da się grać w horsa, przecież to jest taki stres. No i tutaj gol od poprzeczki. Nie, no ja muszę coś strzelić ładnego zaraz, bo nie wyrobię. Generalnie nie było jednak, graliśmy jeden mecz tylko freestyle'owy. No. Jakby co, to wynik się po prostu zbagował na chwilę. No i myślę, że to by było tyle. Jak widać, Kacper to freestyler. Ja nie do końca sobie radzę w takich zawodach, ale... No, może w przyszłości to się zmieni. Może w przyszłości się to zmieni. Możecie napisać, czy chcecie freestyle na kanale, ale to bardziej drużynowy, jak już pewnie. Chociaż jak mnie namówicie, to może zacznę uczyć się freestyle. No i to by było tyle. Dzisiaj był z nami, jeszcze raz powtórzę, zwycięzca numer jeden, bez w ogóle konkurencyjny, Kacper. Tak. No i to by było tyle. A, jeszcze ten, pamiętajcie, żeby robić bardzo ważne rzeczy, o których zawsze się przypomina. No więc elo, elo. Jojo.